Świat się rozwija, technologia się rozwija, wszystko właściwie się, można powiedzieć, rozwija. Rozwijają się też różnego rodzaju ulepszenia ludzkiego ciała, bioniczne protezy. Czy za niedługi czas stanie się tak, że ludzie będą sobie wymieniać w swoich ciałach to i owo? Jednym z moich ulubionych tytułów, jeżeli chodzi o gry komputerowe, jest Deus Ex, seria, która opowiada właśnie o świecie przyszłości. O świecie tak naprawdę niedalekiej przyszłości, w której to transhumanizm, czyli ten rozwój ludzkiego ciała, ludzkiego umysłu, generalnie przekraczanie barier człowieczeństwa, no osiągnął, można powiedzieć, taką realną skalę. Ludzie zaczęli ulepszać swoje ciała, zaczęli wymieniać swoje kończyny, zaczęli wymieniać początkowo oczywiście jakieś chore organy na ich zamienniki automatyczne. Tak to właśnie się w świecie tej gry po prostu wszystko rozwijało, ale poszło to oczywiście w pewne ekstrema. Ludzie rozpoczęli nadmierne, można powiedzieć, ulepszanie swojego ciała i między innymi też o tym właśnie traktuje ta seria, o tym, co to znaczy być człowiekiem, kim jest człowiek, czym jest człowiek. No oczywiście traktuję też o wielu innych rzeczach, ale to polecam wam sprawdzić na własnej skórze, po prostu zagrać w któryś z tych tytułów, zwłaszcza starsze Deus Exy. Ale nie o grze tutaj będziemy rozmawiać, tylko właśnie o tych ulepszeniach ciała. No bo czy wszystkie ulepszenia ciała to jest zło i generalnie powinniśmy się tego wystrzegać, zachować tę czystość ludzkiego organizmu, czy też jak najbardziej można sobie pozwolić właśnie na jakieś tego typu ulepszenia? No tutaj oczywiście zahaczamy w pewnym sensie o jakieś tam religijne wręcz, czy też etyczne tematy, ale my będziemy się starać raczej trzymać tutaj takich aspektów, no nazwijmy to naukowych, żeby sprawdzić, czy warto, czy nie warto, czy jest sens, czy też tego sensu nie ma. No bo na pewno są olbrzymie plusy, ale są też na pewno też olbrzymie minusy. Jakie to mogą być plusy? No jeżeli chodzi o właśnie wszczepy, powiedzmy, w naszym ciele, jakieś kończyny i tak dalej, to jest większa siła, większa sprawność, to jest lepsze przystosowanie się do wykonywania pewnych zadań, którymi w życiu chcielibyśmy się zajmować. No ale oczywiście pytanie tutaj tej natury etycznej pozostaje, czy warto jakby poświęcać tę część, swoją ludzką część, dlatego żeby być bardziej sprawnym. No i dlatego właśnie mówię, że na to pytanie jakby odpowiadać nie będziemy, bo to jest, mam wrażenie, bardzo intymne pytanie i dotyczy w gruncie rzeczy każdego z nas z osobna, nie można tutaj jakby jednego wspólnego nurtu temu czemuś nadać. Dużo się mówi na przykład o chipowaniu ludzi, że to jest taka już ostatnia bariera, można powiedzieć, przed totalną inwigilacją. Natomiast tutaj no, nie mówimy jakby o chipowaniu, o wszczepianiu sobie pod skórę jakichś tam chipów, które miałyby spełniać te czy inne funkcje, bo oczywiście jakby głównym zadaniem takiego chipu nie miałoby być kontrolowanie, tak przynajmniej w oficjalnej wersji, tylko no, ułatwianie życia, na przykład mógłby być równie dobrze naszymi kluczami do domu, otwierać nam drzwi, a mógłby być naszym portfelem i tak dalej, wiadomo, dużo udogodnień, ale jak zwykle z udogodnieniami idzie te pozbywanie się coraz większej ilości tej wolności, czyli poświęcamy swoją wolność na rzecz, no jakby nie patrzeć, wygodniejszego życia. No i tutaj to jest jakby bardzo ważne pytanie, czy warto, czy nie warto, ale my skupimy się bardziej na takich chipach, czy też właściwie ulepszeniach, które mogłyby się za kilka dekad, powiedzmy, czy też w najbliższej przyszłości pojawić. No i czy są jakieś takie wszczepy, które ja bym sobie na przykład zainstalował? No to jakby od razu wyjaśniając sprawę, jeżeli chodzi o ucinanie sobie rąk czy nóg tylko po to, żeby zainstalować sobie najnowsze jakieś tam protezy bioniczne, no to absolutnie nie, nie mam takich ciągot i czegoś takiego bym nie zrobił. No oczywiście co innego, gdybym uległ jakiemuś wypadkowi, stracił kończyny, no tutaj jakby oczywiste jest to, że no wolałbym mieć bioniczną kończynę niż nie mieć żadnej i nie mieć pełnej sprawności. Ale oczywiście są pewne ulepszenia, które ja osobiście chciałbym sobie pewnie zainstalować w przyszłości, oczywiście mając pewność, że gdzieś ta technologia jest bezpieczna, a tego niestety nie będziemy wiedzieli, dopóki pierwsi ludzie z takimi ulepszeniami się nie pojawią. Ale co to mogłoby być?
Przede wszystkim ulepszenia wzroku. To jest coś, co zawsze mnie interesowało. Ja z wypiekami na twarzy śledzę właściwie rozwój soczewek, specjalnych soczewek, które miałyby być wszczepiane operacyjnie do siatkówki oka, do rogówki oka i ulepszać jakby nasz wzrok, tak? Moglibyśmy lepiej widzieć w ciemnościach, moglibyśmy na przykład mieć dosłownie zoom w oczach, czyli coś, co gdzieś tam wcześniej widzieliśmy u robotów różnego rodzaju, czy androidów w różnych filmach science fiction. Tutaj mogłoby to jak najbardziej stać się możliwe i nad czymś takim generalnie naukowcy pracują. Oczywiście takie wszczepy pomogłyby też ludziom, którzy mają problem z oczami i w pewnym momencie moglibyśmy zaprojektować taką gałkę oczną, takie sztuczne oko, które faktycznie przesyłałoby impulsy do mózgu, a ten mógłby już sobie to interpretować. I jeżeli mózg nie byłby w tym momencie zniszczony, nie byłby uszkodzony, to moglibyśmy takiej osobie przywrócić wzrok. No, problem jest tylko póki co w połączeniu maszyny i systemu nerwowego. Nad tym muszą jeszcze naukowcy dosyć długo popracować. Kolejnym takim ulepszeniem, które mógłbym sobie zainstalować, to właśnie takie ulepszenia wspomagające zmysły, czyli na przykład słuch. Raczej nic inwazyjnego, raczej nic, co gdzieś tam rzucałoby się na zewnątrz, nie potrzebowałbym egzopancerza albo innych tego typu usprawnień, ale właśnie polepszenie wzroku, polepszenie słuchu, czyli no jakby nie patrzeć zmysłów, z których korzystam na co dzień, też w swojej pracy zawodowej, też w tym, żeby tutaj astrofazę tworzyć. No wyobraźcie sobie taką kamerę w oku, która miałaby naprawdę całkiem niezłe osiągi i można by było pewne obrazy utrwalać w ten sposób. Zupełnie nowa jakość w fotografii, w filmowaniu. No i też zupełnie nowa jakość, jeżeli chodzi o jakieś tam międzyludzkie zachowania, no bo nie wiedzielibyśmy w tym momencie, czy ktoś nagrywa, czy nie. No chyba, że obowiązkowo musiałaby się świecić jakaś dziwna dioda, więc mielibyśmy vlogerów, którzy chodziliby po ulicach świecąc oczami. Jak ktoś chce, proszę bardzo, gotowy schemat na jakąś mini etiudę science fiction. Kolejnym ciekawym rozszerzeniem byłoby sprzęgnięcie w jakiś sposób mózgu naszych banków pamięci, wewnętrznych banków pamięci z wiedzą dostępną ludzkości, czyli z tym, co zgromadziliśmy, z jakimś olbrzymim zasobem, z którego moglibyśmy korzystać. W tym momencie nie tracilibyśmy czasu na zbędne poszukiwania. Jeżeli wiemy, co jest nam potrzebne, to byłoby to na tyle uszeregowane, na tyle posortowane, że łatwo byłoby się do tego dobrać. No i łatwo byłoby wykorzystać właśnie takie dane do bieżących projektów, nad którymi się pracuje, czy też chociażby nawet rozmów z innymi ludźmi, czy zwiedzania. Jedziecie gdzieś za granicę, jedziecie gdzieś do innego państwa, do jakiegoś ciekawego miejsca i macie dostęp po prostu do całego gromu wiedzy, patrząc tylko po prostu na przykład właśnie jakieś zabytki, które się tam znajdują. No ale wydaje się, że to same plusy, żadnych minusów i wszystko tak pięknie i jak skowronki, ale oczywiście tak nie jest. Tutaj, tak jak powiedziałem, no trzeba by było się zastanowić mocno nad tym, z czego by nas okroiło takie ulepszanie ludzkiego ciała, z czego musielibyśmy zrezygnować, z czego co dzisiaj tworzy z nas ludzi, co czyni nas ludźmi. No i tutaj bardzo ważne są też nauki humanistyczne. Wbrew pozorom, to nie jest tylko tak, że potrzebna nam jest technologia, rozwój tego, no bo co z tego, że wiemy, jak coś wykonać, jak coś osiągnąć, jak coś wyprodukować, jeżeli nie jesteśmy w stanie zastosować tego w odpowiedni sposób, tak żeby odbyło się to jak najmniejszą krzywdą wszystkich ludzi dookoła, no bo to też jest ważne, żeby nam się przyjemnie i fajnie żyło, żebyśmy nie mieli problemów aż tylu, jak mamy w tym momencie. No, co tu dużo mówić, świat pędzi bardzo szybko przed siebie, technologie rozwijają się bardzo szybko, a człowiek, mam wrażenie, że w tym wszystkim po prostu nie nadąża do końca. Zobaczcie, ile osób szuka pomocy u psychoterapeutów, u psychiatrów. To nie bierze się znikąd. Oczywiście też jakby to piętno społeczne jest coraz mniejsze, tak? Nie wytyka się już człowieka, który gdzieś po pomoc się udaje palcami, więc jakby więcej ludzi się na to decyduje, ale sami specjaliści mówią i twierdzą, że coraz więcej po prostu mamy do czynienia z takimi różnymi zaburzeniami. Wręcz epidemia jest nieprawidłowości psychicznych wśród ludzi i z roku na rok się to wszystko po prostu pogarsza. Więc w tym momencie dorzucamy sobie jeszcze kolejną rzecz, kolejny element do udźwignięcia. Pytanie tak naprawdę brzmi, czy jesteśmy na to gotowi. Tak jak wspomniałem,
wspominałem na początku, na pewno pojawiłoby się mnóstwo ludzi, którzy okaleczaliby się wręcz, ucinali sobie specjalnie ręce, nogi po to, żeby wymieniać je na najnowszy sprzęt, najnowsze dostępne bioniczne protezy, coś w stylu mody, coś w stylu takiej modyfikacji. Pytanie, czy to jest złe samo w sobie, tak? A w końcu nie krzywdzą teoretycznie nikogo dookoła, to jest jak z modyfikacjami, które dzisiaj sobie ludzie robią. No przecież nikogo tym nie krzywdzą, decydują się na to sami. No to są pewne aspekty, które trzeba by było rozwiązać, nad którymi trzeba by było się może zastanowić bardziej nawet niż rozwiązać. Pytanie, czy da radę to rozwiązać. Ale to jest ciekawy temat do przemyślenia. Piszcie w komentarzach, co wy myślicie na ten temat. I wiecie co? Zadawajcie też tematy do astrowlogów, tak żebym ja mógł odnosić się też do rzeczy, które was interesują. Tylko nie takich kosmicznych, wiecie co to jest, prawda, kwazar, czy jak działa i czym jest pustka w Wolarzu, bo to jakby jest na główny kanał. Tutaj raczej mówię o takich rzeczach właśnie bardziej do pozastanawiania się, czy rzeczach dotyczących mnie, twórczości naszej, mojej i pana Brazowa. O to pytajcie, takie tematy wrzucajcie, a my postaramy się właśnie wam dostarczyć kolejne odcinki na ten temat. A ja się będę z wami już żegnał. Do zobaczenia, trzymajcie się i widzimy się w kolejnym Astrovlogu.